Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, nasz ciąg Pillars of Eternity. Dobra, Brief Eman. Chyba wszystko, co tutaj chcieliśmy, co? A nie? Mamy jeszcze jeden dzbanek, do którego nie zajrzałem. Ha, miedź. Świetnie. To, czego właśnie teraz potrzebujemy. Więcej miedzi. Dobra. Ruszajmy dalej. Za przewodnictwem zwiadowczyni. Okej, zestaw obozowy. Nie potrzebujemy go na razie. Spokojnie, Eder, spokojnie. Doesn't that just beat all? Here I was wondering all this time whether all these terrible things were people's fault or the gods. Turns out they might be the same thing. Wonder how things would have gone different 15 years ago if the Raid Sarens had been told their god was made in some forge or kiln someplace. Would we still have gone to war? Lud głodował, musiał w końcu dojść do buntu. Patrzy pod nogi, uderzając niespokojnie palcem o biodra. Kiedy znów się odzywa, mówi jakby do siebie. Nikt nie wie, Eder. Nikt nie wie. O co? My parents warned him. They said you get a new country with every trip across the border, but your god, you only get the one. Kraj można zmienić, aha. Me? I didn't know who was right. All I knew was I didn't want him to go. It's the same for families as it is for gods. You only get the one. Tak, w większości przypadków. Brushed it off. Just got me madder, of course, him being so calm. He said I should come with him, but he'd understand if I didn't want to. Told me he'd better be able to face his god one day and answer for what he'd done. He said to keep that in mind. Yeah. Chyba niezbyt głęboko to miał na uwadze. By the time I pulled off, months have passed. One morning it dawns on me that my brother always knew better than me. He was so sure of what he was doing, then I should be there with him. Packed my things, was on the road that same morning. Of course, what I didn't know then was he'd already changed his mind. By that time, he was dead on that field. Myślisz, że poszedł na spotkanie z Wejdwenem z powodu twoich słów? In a place like Gilded Vale, you don't have a whole lot else to do other than think about things you don't want to think about. I hope that wasn't it. I hope he went there because it's what he thought was right. But it seems I'm not meant to know. To znaczy, że gdybyś poszedł z nim, wiedziałbyś, dlaczego zmienił zdanie. If I'd have left with him, we'd both be dead, so I don't know why I bother thinking about it. Ta, to słuszna uwaga. He asked me to trust him. He left. So if I went with him, he'd make sure we were on the right path. He deserved that. He deserved that trust from me. Raid Saris is a long way to walk on your own. I think I'd have liked to have been there with him on that journey. Even knowing how it ended. Powinniśmy ruszać w drogę. Still one more mess we gotta straighten out. Come on then. I still owe you one. Okej, dzięki. Alot, też chce pogadać? We've been lied to. Our whole lives, and many lives before that. And it's led us to put our faith in a pantheon of gods that never deserved it in the first place. Okej, to skandal, nigdy to nie mieli racji, lud jest głupi. Teraz się myli. Większość jest w głębi serca przyzwoita. Prawda może tylko uczynić ich lepszymi. Right.
Besides, the gods haven't exactly done much to prevent us from slaughtering each other. If anything, they've only given us more pretenses for doing so. Tak. Zależy, jak na to patrzeć. Slaughter seems to come whether there's a god involved or not. It wasn't a god justifying it, it'd be some other thing. I've also been thinking. There won't be much left of Theos by the time you're done with him, if I know how you operate. That will leave the Leaden Key headless. Perhaps it's best it stays that way. Tak. Trudno się nie zgodzić. Bractwo Owianego Klucza to jest organizacja, której ciężko przypisać jakiekolwiek dobre uczynki, więc zgodzę się. Okej. Czy to jest zejście już do ostatniego? Słońce w cieniu. Okay, wiecie co, tutaj mamy zestaw. Zestaw odpoczynkowy. To może odpocznijmy. Bronia flankowanym celu. Nie wiem, czy dalej będę walczył z duchami. Czas działania przedmiotu jednorazowego. Redukcja obrażeń 2. Czemu by nie? Co jeszcze możemy dać? Możemy dać ruch, premię do celności. Dobra, zostawmy jemu przynajmniej. Bo nie, jemu damy redukcję obrażeń też. Tobie co możemy dać? Dobra, i to zostawmy. Redukcja obrażeń. Okej. Okay. Dobra. Zbierzmy ten zestaw. I idziemy dalej. Nieważne, gdzie to dalej oznacza. Okej, okay, jesteśmy w Słońce w Cieniu. Jest to duża lokacja. Okej. Łapnij tą potkę. A właśnie, Paladyn awansował. Może się tym zajmiemy. Może złap jedną potkę. Oraz trochę tego. Okej. Okej, nie tylko Paladyn. Czyli drużyna awansowała. Zróbmy to od razu może. Dobra. Co tobie chcemy dać? Przetrwanie może. Okej, co dawała inspiracja? Pokonanie wroga przez Paladyna podnosi moral polskich przymierzeńców, dając im chwilową premię do wszystkich rodzajów obrony. Plus 7. Praworządna dusza? A, tutaj mamy fajne rzeczy. Dobra, wyrzeczenie. Dzięki sile może zniszczyć dowolnego ducha lub przywolną istotę mający poziom niższy niż Paladyn. Raz na potyczkę, zasięg 3 metry. Święte całopalenie. Paladyn skupia swoją wiarę i zaczyna płonąć błękitne ogniem. Z każdym rozbłyskiem płomieni Paladyn otrzymuje niewielkie obrażenia bazowe, zaś przeciwnicy zasięgu otrzymują obrażenia do ognia. Obrażenia 6 bazowe, obrażenia ogień. To brzmi bardzo fajnie. Leczenie łańcuchowe. Paladyn wybiera pojedynczego sojusznika do wyleczenia, ale efekt działania przeskakuje pomiędzy sprzymierzeńcami nawet 6-krotnie. Czas. Ok, wytrzymałość. Naglące wezwanie. Tempo ataku plus 20%. 3 razy przed odpoczynkiem. Praworządna dusza. Nieskalana dusza polana stanowi opór wszystkim napaściom zamiatujących premię do obrony przeciwko zatruciu, chorobie, zdominowaniu, przestraszeniu, przerażeniu. Czas trwania tych efektów zostaje skrócony o 5 sekund. Okej, okay, wzmacniające wezwanie. 2 razy na potyczkę. Sprzymierzeniec, obrona przez 25. Czyszczenie niegodnych. Paladyn tymczasowo likwiduje wszystkie korzystne efekty działające na pojedynczego przeciwnika. Wiecie co, to święte całopalenie brzmi bardzo fajnie.
To jest, sojusznicy otrzymują niewielką ilość wytrzymałości. Okej. Również to praworządna dusza, które daje obrony i czas trwania zmniejsza, również jest fajna. Przerażenie. Ale to święte całopaleń jest chyba zbyt fajne. Wyrzeczenie również brzmi fajne. Przywołane stworzenia bądź duchy. Ale dobra, weźmy święte całopalenie. To leczenie również brzmi fajne, ale to również będzie leczyć. Znaczy nie tak dobrze, bo ma mały zasięg, ale mimo wszystko również. Dobra? Eder, twoja kolej. To i poczekamy na atletykę. Dobra, co ty miałeś? Nieustraszenie, niewrażliwość na przerażenie. Ataki przy odstąpieniu od walki mają zwiększoną celność i obrażenia oraz powalają przeciwnika. Szarża. Kruszący cios dwa razy na potyczkę. Wojownik wykonuje atak podstawowy, który zadaje dodatkowe obrażenia i zmniejsza bazową redukcję obrażeń przeciwnika. Minus 8. To by się bardzo przydało. Narażenie. 50% otrzymanych obrażeń skierowanych na rzucającego jako bazowę. Niezłomność. Tak. To jest druga szansa. Że weźmy ten kruszący cios. Chociaż niezłomność również brzmi bardzo fajne. Okej, dobra, najpierw weźmiemy niezłomność, bo obiecałem sobie, że teraz to wezmę. Okej, i alot. Dobra, to poczekamy na wiedzę. Zaklęcia siódmego poziomu. Okej, dobra. Opóźniona ognista kula. Dokładnie taka sama jak w Baldur's Gate, która po pewnym czasie eksploduje, powodując poważne obrażenia od ognia. To byłoby fajne. Ochronny kostur. Kostur, który zwiększa odbicie i okulawienie. Zabójczy piorun. Zaklęcie zadaje przeciwnikowi poważne obrażenia bazowe. Pokonanie tym atakiem namacalnego celu powoduje przywołanie upiora pod kontrolą rzucającego zaklęcie. Namacalne widmo. To lepsza wersja namacalnej zjawy. Tworzy niezależną kopię magii, która w stanie rzucać słabe zaklęcia. Skomplikowane zaklęcia sprawiają, że kopia przywołana namacalnym widmem jest bardziej wytrzymała niż namacalna zjawa. Chaotyczna kula tyrana. Zaklęcie nazwano na części ekscentrycznego elderskiego maga tyrana. Chaotyczna kula przeskakuje pomiędzy przeciwnikami, zdając obrażenia, powodując różne przypadłości. Skamienienie, paraliż, osłabienie, mdłości, ogłuszenie, oślepienie. Okej, bardzo fajne. Obrażenia takie sobie. Przeskoki 5. Okej, a ściana pochłonania. Czas trwania korzystnych efektów u przeciwników pochodzących lub pozostających w obszarze działania muru zostaje skrócony. Okej. Celność kontra hard. Myślę, że weźmiemy tą chaotyczną kulę, ona brzmi bardzo fajnie. Okej, okay, mistrzostwo w zaklęciach. Tutaj oczywiście weźmiemy kulę ognia. Okej. Okay. No i świetnie. Pierścień palących płomieni. Czy już mamy taki? Palące rany. Tak, mamy taki jeden. Hey there. No to idziemy. To rzeczywiście jest cień. O! Dusze, które z nami przyszły, co się robią? Odganiają cień. Okej, chyba nie potrzebujemy bardziej oczywistego. Missed most of it.
Jasne, Eder, dla ciebie wszystko. Dobra, właśnie mamy nową zdolność, której nie sprawdziłem. Czy to jest jakaś zdolność z tych, tak, wstąpienie do cyklu. Raz przed odpoczynkiem, widzący pozwala wrogom wejść w zaświaty poprzez przeniesienie ich duszy, powodując natychmiastowy paraliż i wywołując mdłości. No okej, okay, spoko. Paraliż przez 3 sekundy, mdłości przez 8. Dobra, może się przyda. Póki co, idziemy dalej. Nie mamy zbyt dużo opcji. Diament. To jest więcej ludzi, których pozbawiono dusz. Już wcześniej spotykaliśmy na początku gry takie postacie, którym wyssano duszy i zamieniły się w kamień właśnie. Buty szybkości. Szybkość ruchu plus 3. Okej, wiecie co? To może się jej bardziej przydać. Engwitańska zjawa. Okej. Dobra, ty się zajmij nią. Reszta rzuci się na nią. Okej. To są duchy, więc nie możemy rzucić na nich. Świętego blasku. Okej. A możemy zdetonować jednego z nich. Okej, świetnie. Dobra, idziemy dalej. Nie są zbyt poważne. Chyba raczej nie będziemy musieli. Mam trochę redukcji obrażeń, ale poza tym nie. Nic nie robił poważnego. Okej. Okay. Czy dają nam... Nie, nie dają nam doświadczenia. Po prostu jakby zjawy. To pas. Okej, okay, to wygląda jak... jedne z tych... engwitańskich urządzeń, co? O! Piorny drak. Okej, okay, dobra, teraz już trochę poważniej jest. Więcej tych engwitańskich zjaw na nas wyskoczyło i... upiorny drak. Bestia. Okej, okay, dobra. Musimy się jakoś porządnie ustawić. Dobra. Jesteś Eder tutaj, dobra, świetnie. Ty może przełącz się na walkę. Paladyn niech złapie tą zjawę. Tutaj może przywołajmy dobre stworzenie. Niech stankuje te dwie zjawy. Okej, okay, dobra. Może rzucić kulę ognia tutaj. Chociaż może trochę poczekaj. Okej, okay, ty przywołujesz. Dobra, przywołaliśmy. Bejglon nam stankuje to. Cofnij się tutaj trochę. Może rzuć kulę ognia jednak tutaj gdzieś. Okej. Dobra. Dostaliśmy przerażenie. Przestraszenia, celność minus 10. Okej, okay, paladyn oberwał. Ale spoko. Co jeszcze chcemy rzucić? Coś z niską wolą. Będziemy mogli go zdominować. Czy on jest odporny na zdominowanie? Wygląda na to, że nie. To spróbujmy go zdominować. Okej. Okay. Alot, pomóż tutaj Bejglowi. Dobra, ty przewróć tą zjawę. Ty rzuć na wszystkich błogosławieństwo. Okej, okay, świetnie. Drak zdominowany.
To jeden problem mniej. Okej, okay, dobra, strzelaj tutaj do nich. Okej, okay, dobra, świetnie. Wspomóżcie Paladynowi. Okej, okay. Coś długo to nie trwało, to zdominowanie. Okej, okay, dobra, rzucaj dalej to błogosławieństwo. Okej. Okay. Spróbuj go przewrócić. Ty zajmij się również nim, ty go oflankujesz. Okej. Okay. Możesz go oślepić? Przydałoby się pewnie. Okej, okay, dobra. Ty tutaj zajmij się ich. Ty się cofnij. Okej, okay, dalej rzucaj swoje rzeczy. Okej, okay, świetnie. Tak. Gili zadaje bardzo ładne obrażenia teraz. Okej, okay, to możesz się cofnąć. Okej. Okay. Upiorny drak. 100%, dobra. Była jedyna taka bestia, którą spotkaliśmy. Spotkamy w grze. Okej, okay, więcej... Więcej tych esencji. Wybielałe fragmenty kości rozpadają ci się w rękach. Okej, okay, coś tutaj możemy zrobić, wygląda na to, że nie. To idziemy dalej. Nie spodziewam się żadnych pułapek, więc... Nie wystawiam zwiadowcy naprzód. Taondra. Okej, tutaj mamy jakieś przejście. Tak, pewnie gdybyśmy chcieli tam przejść. Dobra. Czy ktoś to może zrobić? Dość stabilne, lecz wyrywa się po... Zobaczmy najpierw, co tutaj mamy. Dwór. Dwór. Dotarliśmy do dworu. Okej, okay, dobra. Nie takiej pozycji chciałbym atakować. Dobra. Wszyscy się wycofajcie za Paladyna. Paladyn zgarnie tego gościa. Dobra, ty rzuć błogosławieństwo. A reszta ognia. Dobra. Szkole ognie tutaj. Okej, ładnie. Kolejny drak przybył. No nie fajnie. Spróbujmy teraz go zdominować. Okej, okay, dobra. Spróbujmy też oszołomić ich. Dobra. Zdominowanie. 21 sekund. Świetnie. O to nam chodziło. Dobra. Teraz wszyscy możemy się zająć tymi zjawami. Okej, okay, dobra. Nie wiem czemu, ale... Nie wiem czemu, ale się odzdominował. Okej, okay, dobra. Użyj miecza. My go tu szybko porachujemy. Okej, okay, Eder w międzyczasie świetnie daje sobie radę ze zjawami. Okej. Okay. Świetnie. Okej, rzuciła się... Drak rzucił się na Gili, ale myślę, że to nie będzie jakiś poważny problem. Możemy się z nim jeszcze zestroić.
Chociaż to będzie miało pewnie mało szansę trafienia. Okej, ale się udało, świetnie. To znacznie przyspieszy sprawy. Okej, już tylko ta jedna zjawa została. Okej, świetnie. No to, że tutaj jest wyjście. Albo wejście do dworu. Dobra, zanim tam wyjdziemy, pozwiedzajmy jeszcze dalej, co tutaj mamy. Więcej zjaw. Świetnie. Okej. Standardowo. Okej. Dobra. Wszyscy ognia. Okej, świetnie. Też trzech oszołomy. Więcej AOE. Okej, dobra. Rzucili się na gili, niestety. Nie, tak, nie takiego efektu oczekiwałem. Okej. Padają bardzo szybko, więc fajnie. Albo może po prostu kręcą się dookoła, próbują coś zaatakować. Nie wiedzą za bardzo co. Okej. Więcej pozostałości ducha. Nie wiem w ogóle po co mi to. Okej, duża mikstura regeneracji. Dajmy komuś z wojowników. Coś tu mamy? No za to, że nie. Okej, no to wracamy się. Ale jeszcze coś ciekawego tutaj znajdziemy. Okej, to wygląda na to, że nie możemy zejść. Okej, dobra. W takim razie zejdźmy jeszcze tutaj, tutaj coś jest do wzięcia. Więc może to być coś ciekawego. Okej, dobra, Eder, może ty spróbuj. Przeskocz na przeciwległe przęsło. Gili skacze nad przepaścią, podczas tam krzyczy mi, potem uderza pod łoże. Przez chwilę koziołkuje. Gili. Co z nią jest nie tak? Zestaw obozowy. Pierścień nadzoru. Okej, pas obfitego leczenia. Nie, dobra, to nie to. Co dostaliśmy? Pierścień nadzoru, amulet przeciwmagiczny. Gdzie to wylądowało? Tutaj. Obrona przed zaklęciami plus 10. Pierścień nadzoru, obszar działania zdolności plus 10%. Dobra. Tak, jak zwykle Gili nawaliła. Teraz zwichnięty nadgarstek i skręconą kostkę. Świetnie. Ale to może odpocznijmy w takim razie, zanim pójdziemy dalej. I świetnie, dobra. W następnym odcinku wchodzimy do dworu. Ciekawe, czy to już będzie koniec, czy tam spotkamy Taosa. Przekonacie się już niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!